Ja nazywam się Łukasz Kulik, prezydent miasta Ostrołęka. Po mojej prawej stronie stoi wiceprezydent Marta Głosek. Po mojej lewej stronie stoi Svitlana, ciągle się mylę na miękko, która będzie tłumaczyła to wszystko na języku ukraińskim. Доброго дня, ради вітати вас тут усіх. Називаюся Лукаш Куліх, президент міста Остроленка. По правій стороні віце-президент міста і я Світлана Маркович. Шановні Państwo, о годині 11.30 на стороні міста Остроленка został опублікований комунікат офіційного апелу о помощі в зв'язку з ситуацією, яка мала місце вчора на Україні. Попросилися о помощі wiele instytucji. Dzisiaj zwracamy się z prośbą o pomoc do Was. Сьогодні на нашій стороні інтернетовій виставили комунікат з проханням про допомогу нашим сусідам. W tym komunikacie z 12.15 zostały zawarte wszystkie kluczowe informacje. W tym komunikacie były podane najważniejsze informacje. Prośba o pomoc tej treści została przesłana również do premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej, prezesa Rady Ministrów, pana premiera Mateusza Morawieckiego. Słowa były także naprawione pro dopomogu do premier ministra Polski, Rady Ministra Mateusza Morawieckiego. Szanowni Państwo, po zakończeniu tej konferencji prasowej my, mieszkańcy Ostrołęki, ale i cały Kurki. Szanowni Panie i Panowie, po tej konferencji my, mieszkańcy miasta Ostrołęki i Kurki, zaczynamy organizować pomoc dla naszych sióstr, braci, ale dla ludzi wszystkich na Ukrainie za to krzywdę, którą im wyrządzono. My rozpoczynamy do pomogu naszym braciom i sestram. Wstępną pomoc zadeklarowali OSP Ostrołęka w osobie komendanta Radosława Mąki. Popередньо zadeklarowali swoją pomoc Ochotnicza Straż Pożarna Radosława Mąka. Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce pan Tobiasz Fabiszewski. Komendant Państwowej Straży Pożarnej jest pan Tobiasz Fabiszewski. U nas też na mnie. Jestem już po rozmowie z wicestarostą Krzysztofem Parzychowskim, który w imieniu starosty ostrołęckiego Stanisława Kubła zadeklarował, że wszelką pomoc i wodę, bo wody w tym momencie najbardziej potrzeba, dostarczy. Także już po rozmowie z wicestarostą powiatu ostrołęckiego, jaki także zadeklarował pomoc z powiatu. Zapewne tak z wodą. Wodę, przede wszystkim wodę. I to wody nam najwięcej potrzeba. Potrzebujemy wody w butelkach 1,5-litrowych, niegazowanej i 5-litrowych. Tą wodę mieszkańcy Ostrołęki, ale i Kurki mogą dostarczać pod biuro zarządzania kryzysowego na Berka Jaselewicza, gdzie OSP wspólnie Wydziałem Zarządzania Kryzysowego już tą pomoc będzie organizowało dalej. My potrzebujemy bardzo wody, zbierajmy 5-litrowych, bo wielkich 5-litrowych gazowych magazynów wody przy biurze Zarządzania Kryzysowego. Swoją pomoc zadeklarowali również harcerze ZHP Rogiew Ostrołęka, którzy będą nam pomagać przy dystrybucji tych produktów. Tak samo zresztą pomagali harcerze ZHP ze zborem tej pomocy. O całej sprawie została w dniu wczorajszym poinformowana i też w niej działa główny specjalista w biurze terenowym UNHCR w Warszawie. Także została poinformowana i będzie brać udział w pomocy główny specjalista UHRP w Warszawie. Treść listu i wszystkie dokumenty o tym mówiące zostaną opublikowane na naszej stronie wkrótce. Wszystkie informacje będą opublikowane na naszej stronie. O całej sprawie został również poinformowany pan wojewoda, a także poprosiliśmy o pomoc
pana Adama Strudzika, marszałka województwa mazowieckiego. Wsi informacja także była przekazana wojewodzie mazowieckiemu, a także marszałku. W tej chwili jedzie do nas chleb, bo trzeba tam żywności. Wodę pomoże nam pan starosta. Zaangażowaliśmy naszych przyjaciół miasta Ostrołęki, patrona honorowego, ale też wszystkich dobrych ludzi w Ostrołęce i na Krupiach, żeby nam pomogli. Tak, że do nas jedzie chleb. Starosta będzie pomagać nam z wodą i wszyscy друзі, kolegi miasta, którzy pogodzili się. Ten chleb, który do nas przyjedzie niedługo, będziemy pakowali do mauzerów 1000-litrowych, których jeszcze nie mamy, ale już się organizują, które następnie będą wraz z towarem zapakowane na tiry firmy MKW Suchecki z Ostrołęki, Suchecki z Ostrołęki, które to tiry. Також хліб і різні продукти будуть запаковані і будуть транспортуватися транспортом, який нам надасть допоможе фірма МКВ Сухецький. Które to tiry będą jechały do wójta Leszka Czerwonki przez gminę Uchanie na granicę z obwodem Sokalskim. Z Sokalem, z Krasną. Czerwonogradem. Czerwonogradem. Ten transport będzie jechać przez granicę do miasta Sokal, w rejonie Czerwonograda. W związku z tym, że tiry nie przejadą, ten towar zostanie przeniesiony z tirów na busy, bo busy mogą przejechać granicę. Będzie przeładowany ten towar w związku z tym, że tir nie może przejechać granicę, będzie przeładunek na busy i dostawa busami do Ukrainy. Wszystkich informacji niezbędnych, jak pomóc, komu pomóc, z kim się rozmawiać, udzielamy pod numerem telefonu Biura Zarządzania Kryzysowego 882 436 566. Всі важливі інформації, які потребуєте, можуть бути надані під номером телефону 882 436 566. Патрик, давай, ten хлеб. Mm-hmm. Nie, давай скринка, я до неї не унесеш. Знаєте, то так як є, чини не слова. На Курпях ми не спимо, по нотах то все згадує, але діламо. Раз, щоб не було, що слово. Chodź, chodź, Patryk Glinka z piekarni Glinka z Ostrołęki. Chleb jeszcze ciepły, kto chce dotknąć. Przyjechał pokrojony, ładujemy na samochód. I po tej konferencji, chciał, nie chciał, ja też jadę na granicę i na Ukrainie ludziom pomagać. Pomożecie? Nie musisz tłumaczyć, tak? Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia. Wszystko będzie dobrze. Dawaj. To rozładowy tu, czy jedziemy do kryzysowego? Chodź do kryzysowego jeszcze od razu.